Mój drogi, co ja i Jakub powinniśmy zobaczyć w żaganiu? W żaganiu? Tak. Jakbyś nas oprowadził, powiedział, to jest polskie Las Vegas. Jak, w ogóle może użyjmy takiej nomenklatury. Porównajmy żagań do jakiegoś, jakiejś metropolii światowej. W żaganiu... Typu Koszalin. W żaganiu przede wszystkim pałac książęcy, w którym też robimy stand-upy czasami. I on jest duży, taki fajny barokowy pałac. No i park. I też jest wojsko, to jest kojarzone z żaganiem. A jakieś lokal... jest też... Atrakcja... turystyczna, obejrzeć wojsko? Tak, tak. Nie, tam wiesz, stoją... To z Piotrkiem będziemy tam z 7 minut. Jest też sklep rybny Delfin. O, to bardzo dobra nazwa. Zwłaszcza, że nie ma w Polsce delfinów, a w żaganiu najbliższe morze, zbiornik delfin wodny. To nie jest ryba, ale... No tak. No, ale tak, to żagań podobno to jest nudne i stare miasto. Słynął z tego, że gdzieś tam obok kręcili czterech pancernych. Tak, no, było. Jesteś dumnym żaganinem? Czy dumnym? Nie, nie. W sensie lubię swoje dzieciństwo. A że ono było akurat w żaganiu, to tak, to spoko. Okej. Okay. Tak? Bo a propos żagania jeszcze, mój drogi, powiedziałeś, że gracie w tamtejszych domach kultury. Tak? Czyli żagań, można powiedzieć, jest z ciebie dumny. Będziesz na tej tablicy, albo będziesz miał klucz od miasta, dostaniesz. Nie wątpię, kiedyś. Żebym był. To znaczy, ludzie z żagania mnie znają. A wymień jakichś innych znanych mieszkańców. Żagan. Mieszkańców żagania. Żagania, sam nie wiem. Żaganini. Żaganin. Żaganiuniuniu. Myju, myju. Kto się urodził w żaganiu? Mariusz Jurasik. No puk. On? Tak. Nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, kim jest Mariusz. No, kto jeszcze? Czekamy na te trzy kropki. Ja nawet jestem pewny, czy on się nazywa Mariusz. Nie? Ale nie, no to jest ten reprezentant Polski w piłkę ręczną. Był też wójcik w siatkówkę. Ten wójcik? Libero, nie. Nie pamiętam też. A nie, to Wójtowicz był. Wójtowicz to Grzesiu, mój support. Pozdrawiam. I? I tak to nie wiem. I ty trzeci. Ta, a czekaj, w Idolu był taki Damian Aleksander chyba? Był. On jest teatru Roma. Tak, to jest chyba... dosyć znana. A lubisz o sobie na scenie mówić Mati? No. To jest takie trochę kokieteryjne, bo patrzyś, mówi o sobie Rafi. To jest taki trochę imieninowy autoerotyzm. To jest żart, zabawa? To jest element tej konwencji? Myślę, że tak. W sensie ja zawsze byłem nazywany Mati i w domu, i w szkole przez znajomych. Lubię to, jakkolwiek to brzmi. Lubię to. Rób takie Matiemu. Mati to lubi. Jakkolwiek to brzmi, ale lubię to. Lubię jak ktoś mnie nazywa po prostu. Ale ty sam siebie nazywasz Mati. Też, no.